Debiutanci w lidze czy starzy wyjadacze? Debiutanci, absolutnie. Graliśmy na sali całą jesień i stwierdziliśmy, że można się skrzyknąć, zrobić taką sklejkę z różnych ludzi, no i się spróbować. Ale jesteście zespołem halowym, czy na trawie też gdzieś tam? Wie pan co, no, każdy tam gdzieś grał na salę, teraz się skrzyknęliśmy, graliśmy cały czas na sali i na takiej trawie, no to większość z nas to jest debiut po prostu dla większości. Także no, no myślę, że póki co będziemy się uczyć tego, jak to tutaj wygląda. Ale ekipa przyjaciół, nie wiem, coś was łączy jeszcze? Myślę, że tak. Ci się znają, wszyscy cię poznali na sali. Nie wiem, dzielnica miasta, szkoła, uczelnia? Większość z Górczyna jest. Mieszkamy tam od urodzenia prawie, że także się znamy od zawsze i się skrzyknęliśmy jakoś. Nazwa tajemnicza, ale bardzo, może nie tajemnicza właśnie, powinna być powszechnie znana, tak? No wydaje mi się, że powinna. No. To jest z greckiego Jahwe, czyli Bóg. No, Stary Testament po prostu. Fascynacja mnie i kolegi, a my stworzyliśmy pomysł, żeby zagrać tutaj, także jakoś tak nazwa przyszła sama po prostu. Można się czegoś nauczyć także na boisku piłkarskim. Pierwszy mecz przegrany, tak? Dosyć wysoko, te debiutancka, jakby to frycowe zapłacone, ale i tak byliście chwaleni, szczególnie bramkarz za dobrą postawę, no, tak, jakoś to szło. No, gdyby nie bramkarz, to naprawdę by się mogło skończyć różnie. No dostaliśmy, zapłaciliśmy frycowe, tak jak pan powiedział, ale no, wydaje mi się, że tylko ta lekcja może zaprocentować teraz i dzisiaj postaramy się wygrać i udowodnić, że jednak jako debiutanci możemy coś A jak pokazać. Gracie? Co lubicie właśnie? Bardziej tutaj grać defensywnie, tyły budować, czy macie jakiś sposób, bo futsal na sali charakteryzuje się troszeczkę innym nawet techniką, sposobem, taktyką gry. Dużo większe tempo jest na sali po prostu, bo tam cały czas się biega w tym z powrotem, bo jest krótsze boisko, a tutaj nie zawsze da się wrócić do obrony, także no na razie po prostu uczymy się i staramy się jakoś grać, bo tak jak mówię, na sali to każdy grał z kimś innym i ta ekipa jest po prostu taka z łapanki, że niektórzy nie grali nigdy ze sobą w życiu, także na razie też uczymy się siebie nawzajem, że tak powiem. W klubach jakichś poznańskich czy innych graliście? Czy nie? Nie, raczej nie, większość z nas nie. Może tam w podstawówce ktoś tam gdzieś grał, ale to dawno temu i nieprawda. Czyli plany, żeby jakby obyć się z ligą, z tak nawierzchnią, z tak rywalami. Wygrywać jak najwięcej się da i w kolejnym sezonie pokazać, że można.